właśnie główny gość tego całego przedsięwzięcia. Witamy serdecznie, panie Dyto. Oprócz tego bardzo miło mi zapowiedzieć obecność również na tej gali pani Joanny Racewicz, naszej jednej z największych, najlepszych dziennikarek, która poprowadzi licytację, między innymi dlatego to Oliwierka, którego tutaj dzisiaj mamy okazję gościć razem z mamą. Marcin Najman i Jamaj Satish wystąpią w pojedynku o mistrzowski pas Federacji WKU w K1, o Mistrzostwo Europy. Zapewniam, że będą bardzo duże emocje, które no tutaj Marcin nam na pewno zaoferuje. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie otworzyć te Mistrzostwa Europy. Myślę, że wszyscy za kulisami będziemy mieli podobne emocje. Wielka radość, wielki zaszczyt. Przygotowujemy bardzo duże show po to, żeby zagrzać wszystkich Państwa do walki. Walka dla mnie najważniejsza w życiu. Tak samo jak myślę dla Satisha Jamai. Będzie to największe wyzwanie w życiu. Jak widzicie, jest to kawał byka i wygrać z kimś takim to nie będzie łatwa sprawa. I'm gonna give him hell. I'm going to give him hell. Be ready, Marcin. No ja zawalczę tutaj po raz kolejny dla tej organizacji Box Ignite w Formule K1. Również na tej gali, jak na poprzedniej, mój rywal będzie ze Słowacji. Zawalczę ze Słowakiem Radovanem Kulą. Moim przeciwnikiem będzie Lukas Chorak. Oglądałem mojego przeciwnika, jest twardym zawodnikiem. To będzie moja walka rewanżowa z Aleksandrem Serwiczem. Czego możecie się spodziewać? Dobrego boksu i tego, że znowu zwycięży. Temu człowiekowi będziemy pomagać, do kiedy tylko my będziemy ten biznes organizować. Bardzo wdzięczni. Chcemy Ci przede wszystkim strasznie podziękować, bo nie wiem, co byśmy bez Ciebie zrobili. Bardzo się cieszę, że Zyta zgodziła się podpisać rękawice, które będziemy licytować dla Oliwierka w Częstochowie. Zbierzemy dużo pieniędzy, co? Tak będzie? No pewnie, że tak. Czekamy na Państwa 15 kwietnia w Częstochowie.